Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pierwszy film po jakiejś takiej dłuższej przerwie. Tam, poza tymi materiałami reklamowymi na temat nauki ze mną, ale nie dzisiaj o tym już. Chciałbym z Wami przeprowadzić pojedynek między zaimkiem Zi, ona i Zi, oni, one. Zanim zaczniemy to robić, po pierwsze bym chciał Was poinformować, że byście włączyli napisy, ponieważ u dołu strony możecie włączyć napisy i je włącznie napisy niemieckie. Włącza się je taką zębatką z prawej. Poczekajcie, jak ja jestem z tej strony, to pewnie z mojej lewej, nie? Dobra, kurde, nie wiem teraz, bo to się czasami obraz odwraca. Zębatka na dole strony YouTube'a po prawej stronie. U dołu po prawej. I tam jest możliwość włączenia napisy. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, z racji tego, że ten film trochę trwa, nie wiem ile, bo dopiero jestem na początku. W opisie filmu i w pierwszym komentarzu macie tak zwany, ja to nazywam minutnik, czyli macie podział filmu na sekcje, w którym macie możliwość weryfikacji, co jest w filmie, i klikając w tym opisie albo w tym komentarzu pierwszym na poszczególną minutę, automatycznie przynosi Was do tej części filmu, która Was interesuje. Robię to dlatego, że nie mam chwilowo możliwości montażu tego filmu i to jest niby live, ja to nagrywam cały czas jednym ciągiem. Natomiast w filmie to się znajdzie właśnie w takiej formie, a jaki fragment Was będzie interesował, wtedy klikając poszczególną minutę, sekundę, do tej części filmu się przynosicie. Zaczynamy. Będę się tutaj wspierał moimi notatkami. Słuchajcie. Skoro warten, to jest czekać, to co oznacza sie wartet? Ona czeka, czy oni czekają? Oczywiście, że ona czeka. Dlaczego? Bo macie końcówkę ty. Sie wartet. Jak macie końcówkę ty i sie, to wiecie, że ona czeka. To jak będzie oni czekają w takim razie? Sie warten. Sie warten. Z małej litery sie, końcówka czasownika n, wiadomo, że oni. Kolejny czasownik. Czasownik kaufen, kupować. Skoro jest sie kaufen, to jest oni kupują, czy ona kupuje? Oczywiście, że oni, ponieważ jest końcówka czasownika n. Sie kaufen. Nie? Bo gdyby było ona kupuje, to byłoby sie kauft. To jest wtedy ona kupuje. Macie ty na końcu czasownika, czyli ona. Kolejny czasownik. Potrzebować. Brauchen. Brauchen. To jak jest ona potrzebuje? Sie braucht. Sie braucht. Jest końcówka ty. Ona, sie. Bo gdybyśmy chcieli powiedzieć one potrzebują, to byłoby wtedy sie brauchen. Sie brauchen. Podkreślam, nie ma tutaj tego e, nie ma tej wymowy. Nie? Sie brauchen. Kolejny czasownik. Podoba mi się takie nagrywanie, słuchajcie. Dawno tego nie byłem, nie robiłem tego. Dobra, dawno tego nie robiłem w lesie. Zabrzmiało dziwnie. Jakkolwiek bądź, kontynuujmy. Trinken, pić. To jak będzie oni piją? Sie trinken. Sie trinken. Bo ona pije. To jest wtedy sie trinkt. Sie trinkt. Czasownik iść. Gehen. Gehen. No to jak będzie inaczej? Co znaczy po niemiecku sie gehen? Sie gehen.
Oni idą, czy ona idzie? Oczywiście, że oni idą. Sie gehen. No bo ona idzie. Zabrzmiałoby sie geht. Dobrze. Kolejny czasownik. Przychodzić. Komm. Co oznacza w takim razie zdanie sie kommt? Sie kommt. Ona przychodzi. Oczywiście, ty na końcu sie, to tylko chodzi o ona. A co oznacza sie komm? Pytanie tak banalne, że się sam zdziwiłem, że w ogóle je zadałem. Tak, oni przychodzą. Sie komm. Bardzo dobrze. Kolejny czasownik. Dostawać. Otrzymywać. Bekommen. Muszę odkrząknąć. Sie bekommen. Dostawać. To jak będzie, albo inaczej, co oznacza sie bekommen? Sie bekommen. Oni dostają, czy ona dostaje? Oczywiście, że oni. No bo sie bekommen i ma końcówkę en. No. Słuchajcie, nie, bo po kilku miesiącach siedzę sobie w lesie, nagrywam. Kurde, lubię to. Takie tam prywaty. To jak będzie, słuchajcie, ona dostaje? Ona dostaje. Sie bekommt. Dokładnie tak będzie. Sie bekommt. Ona dostaje. Kolejny czasownik. Sagen. Powiedzieć, mówić. Dobra. To jak powiecie? Ona mówi. Sie sagt. Sie sagt. No bo ty na końcu ona. Bo sie sagen oznaczałoby oni mówią. Sie sagen. Świetnie, bombastycznie. Arbeiten. Pracować. Czasownik pracować. Arbeiten. Co oznacza zdanie? Sie arbeiten. Oni pracują, czy ona pracuje? Oczywiście oni. Sie arbeiten. Oni pracują. Końcówka en. No to pytanie jest, co oznacza w takim razie? Inaczej zadam pytanie. Jak będzie po niemiecku? Ona pracuje. Sie arbeitet. Sie arbeitet. Dokładnie, ty na końcu, ona. Czasownik ostatni. Dziękować. Danken. Skoro wiemy, że danken to jest dziękować, jak zabrzmi pytanie ona dziękuje? Sie dankt. Sie dankt. Ty na końcu sie, wiadomo, że ona. Bo oni dziękują, to będzie sie danken. Ok. Pierwsza odpytajka po jakimś czasie. Test na dzisiaj. Nigdy tego nie robię, ale jeżeli macie, jeżeli uważacie, że to jest dobre, to co robię, i macie ochotę kliknąć subskrypcję lub polajkować film lub skomentować go w jakikolwiek sposób, to zapraszam. Ludzie pytają, czy to przynosi pieniądze. Nie, to nie przynosi pieniądze. To przynosi efekt tego, że logarytm YouTube'a widzi, że przy tym filmie się coś dzieje, że jest ruch, że jest zainteresowanie. I powoduje to, że ten film jest potem promowany, czy gdzieś polecany innym użytkownikom, innym widzom. Jeżeli chcecie się do tego przyczynić, do czego serdecznie zapraszam, to droga wolna, nie blokuje. Dziękuję bardzo, nie będzie o nauce ze mną, wiecie, że możecie to się zgłosić. Zostawiam temat na dzisiaj. Bardzo wam dziękuję za pierwszy film po dłuższym okresie przerwy. Pozdrawiam was serdecznie, jakiś ptak śpiewa ładnie. Trzymajcie się cieplutko, cześć.